To wy tak skakowaliście trochę Facebooka. Coraz bardziej będą zostawali tylko ci najwięksi, a ci najmniejsi nie będą mieli jak się przebić. Jeżeli ty nie skonfigurujesz na twojej stronie, czy w twoim sklepie, czy w narzędziach typu Google Analytics mierzalności, no to wtedy nie ma sensu po prostu tego biznesu zaczynać, no bo nic się nie nauczysz robiąc ten biznes. Żeby zaczynać od niskich budżetów, tak? Bo często firmy mówią, mamy x tysięcy budżetu, ruszajmy, wydajmy. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, Tipay, operator płatności dla twojego e-commerce, a jeżeli chcesz jeszcze więcej konkretów o tym, jak rozwinąć firmę, to sprawdź książki naszego wydawnictwa na stronie bizop.pl. Linki i zniżki w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leszak, a to jest program Biznes od Początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, rozmawiamy o tym, jak zacząć i jak rozwinąć swoją firmę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób rozwinąć swój marketing, albo w ogóle jak zacząć marketing, szczególnie jeżeli jesteśmy na początku swojej działalności, od czego zacząć sprzedaż w internecie, sprzedaż online. I naszym gościem jest Damian Szczepański. Cześć Damian. Witam Cię serdecznie, witam Twoich widzów i słuchaczy. Powiedz w dużym skrócie, czym się zajmujecie. Nasza firma tworzy automatyzację marketingu internetowego. Naszym głównym produktem jest produkt do tworzenia skuteczniejszych kampanii na Facebooku i Instagramie. Jest to usługa połączona z nowoczesnymi narzędziami, w ramach której firma zajmuje się tylko i wyłącznie tworzeniem postów bądź kreacji reklamowych. Wszystko inne jest całkowicie zautomatyzowane i zoptymalizowane w ten sposób, aby klient przy możliwie najniższym budżecie osiągał jak najlepsze rezultaty. Właśnie dzięki uczeniu maszynowym i właśnie dzięki temu, że na stronie klienta są zaimplementowane odpowiednie kody, które rozpoznają, gdy ktoś coś kupi, gdy ktoś złoży zapytanie ofertowe, gdy ktoś chce się skontaktować z daną firmą, a następnie na podstawie tych danych ze strony internetowej klienta zachodzi optymalizacja grupy odbiorców, tak aby kampania była jak najskuteczniejsza, ale proszę się nie martwić, chodzi tylko i wyłącznie o to, aby firma skupiła się na tworzeniu wartościowych treści, czy też wartościowych komunikatów marketingowych, a nasi specjaliści i nasze narzędzie troszczą się o to, żeby docierały te treści do osób, które kupią te produkty, czy skorzystają z tych usług. Damian, jeżeli dopiero rozpoczynam działalność w internecie, chcę rozpocząć sprzedaż, chcę rozwinąć może swój sklep, swój biznes i promować go przy pomocy płatnych reklam albo w jakikolwiek sposób promować, pozyskiwać klientów przez internet, od czego tutaj powinienem zacząć? Na pewno, moim zdaniem przynajmniej, od dobrego skonfigurowania mierzalności. Nie da się prowadzić, wyobraź sobie, że chcesz prowadzić biznes, gdzie nie wiesz za ile sprzedałeś, tak? No to tak samo działa też biznes online. Jeżeli ty nie skonfigurujesz na twojej stronie, czy w twoim sklepie, czy w narzędziach typu Google Analytics mierzalności i nie będziesz wiedział, jakie kanały są odpowiedzialne za pozyskanie klienta, no to wtedy nie ma sensu po prostu tego biznesu zaczynać, no bo nic się nie nauczysz robiąc ten biznes. Wiesz, o co mi chodzi? Że pierwsze, nad czym należy się skupić, no to właśnie sprawienie, żeby to, co robimy, było mierzalne. Jeżeli chodzi o samego Facebooka i Instagrama, to tam przykładowo trzeba zaimplementować odpowiednie kody, które przekazują informacje do Facebooka, kiedy ktoś coś kupi, kiedy ktoś doda coś do koszyka, kiedy ktoś na przykład zapisze się na newsletter i tak dalej, więc takie kody trzeba dodać, tak? I na podstawie tych samych kodów można już mniej więcej mierzyć, tak? Ale to jest tylko Facebook. Takim głównym, najbardziej popularnym narzędziem do tego, żeby mierzyć, co się dzieje na całej stronie czy w całym sklepie, jest Google Analytics, gdzie trzeba właśnie poustawiać wszystkie cele, skonfigurować całe konto, aby po prostu mierzyć, skąd de facto przychodzą klienci. I też jeżeli jest dobry specjalista od Google Analytics, my przynajmniej w tym momencie tego nie oferujemy, ale dobry specjalista od Google Analytics skonfiguruje w taki sposób konto, żeby było widać, skąd przyszedł klient dokładnie, czy na przykład klient potrzebował, żeby dokonać zakupu kliknięcia na kampanię na Facebooku, potem potrzebował kliknięcie na kampanię w Google Ads, potem na kampanię displayową w Google Ads, potem dokonał zakupu na przykład już wpisując adres strony internetowej bezpośrednio w swojej przeglądarce. I tą całą ścieżkę da się mierzyć, ale musi być to odpowiednio przygotowane. Więc wracając do pytania, trzeba zacząć od tego, żeby
żeby po prostu mierzyć, skąd ten klient został pozyskany. Bardzo ułatwione jest to, jeżeli ktoś tak naprawdę korzysta tylko z jednego kanału marketingowego, czyli jeżeli robi kampanię na Facebooku, no to może domniemywać, że cała sprzedaż pochodzi, prawda, z tego kanału. Jeżeli robi kampanię tylko w Google Ads, no to może domniemywać, że to jest wszystko tylko z Google Ads, ale kluczowe jest właśnie, żeby przygotować odpowiednią tą mierzalność, żeby skonfigurować narzędzia typu Google Search Console, Google Tag Manager, zaimplementować skrypty remarketingowe. Kluczowe właśnie, to jest to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, są te skrypty remarketingowe, ponieważ dzięki nim można już z tą reklamą docierać do osób, które raz były na naszej stronie. A nikt, jeżeli ktoś wam powie, że klient kupuje przy pierwszej interakcji, to ja nie wiem, co to musi być za produkt, że jest tak łatwo kupowalny. Być może jakiś lead magnet może w ten sposób zadziałać, ale zwykle klient potrzebuje naprawdę wielu interakcji, żeby dokonać zakupu, czy nawet skontaktować się z firmą. Dlatego zawsze przy rozpoczynaniu właśnie takiego biznesu online kluczowe jest przygotowanie mierzalności, przygotowanie list remarketingowych, przygotowanie kodów śledzących i dopiero potem rozmyślenie o jakiejkolwiek kampanii. Czyli podstawa to analityka i sprawdzanie skuteczności tych działań. Ja osobiście, ja mam na to alergię, ja nie cierpię takich zadań analitycznych, ja wolę bardziej pracę kreatywną, a siedzenie w jakichś tabelkach, analizowanie tych działań, to jest dla mnie po prostu męka. To słuchaj, byłbyś naszym idealnym klientem. Jak będziesz miał jakąś dobrą stronę, napisz do mnie i porozmawiamy, ponieważ u nas tak naprawdę klient zajmuje się tylko tworzeniem kontentu, tak? A musi wiedzieć, że nasze kampanie, przykładowo jeżeli prowadzi sklep, to nasze kampanie są zoptymalizowane pod sprzedaż, tak? Czy musi robić takie posty, czy takie reklamy zachęcające do tego, żeby ktoś coś kupił. Musi zastanowić się i to też to podpowiadają nasi specjaliści, jakiego rodzaju produkty nadają się do takiej kampanii, tak? Czyli przykład chyba nawet z dzisiaj, jeżeli mamy klienta, który sprzedaje łóżka, tak? To dużo lepiej będzie, jeżeli on dla samych łóżek, łóżka jako miejsca do spania, dla samych łóżek zrobi kampanię stricte remarketingową, kampanię, która przyciąga ruch, ustawi w Google Ads, a dodatkowo tak naprawdę sprzedaje swoje top sellery typu poduszka, przy której cię nie bolą plecy, tak? Bo prędzej ktoś kupi przez Facebooka tą poduszkę, zobaczy, o, to jest firma pana Iksińskiego. Czyli pan Iksiński być może ma dobre produkty, dostarczone na czas, dobrze, ładnie zapakowane i wtedy pomyśli o wymianie łóżka, tak? I nasi specjaliści też podpowiadają, jak to wszystko poukładać, jak zrobić to, żeby to było możliwie jak najbardziej skuteczne. A właśnie człowiek taki jak ty, który nie chce się znać na tym, na tych całych technikaliach, jak to poukładać, dlaczego w ten sposób, no to tworzy zwykłe kreacje reklamowe. Nie chciałem tutaj ci robić jakiejś kryptoreklamy, ale faktycznie dla mnie byłoby to duże ułatwienie, bo po prostu tej analityki nie cierpię. Dobrze, przechodzimy dalej. I programować pewnie też nie programujesz. Nie, kiedyś tam się bawiłem HTML-em, ale to nie ma nic wspólnego z programowaniem. No więc. A w dzisiejszych czasach, żeby kampanie mogły dobrze działać, no to właśnie ktoś musi odpowiednie kody i skrypty zaimplementować, czy też odpowiednio przygotować sklep internetowy do tego, żeby ta optymalizacja na podstawie danych mogła działać i żeby wszystko mogło być mierzalne. Mamy bardzo dużo różnych narzędzi, też już tutaj wspomniałeś o kilku różnych takich technicznych bardziej rzeczach, ale tych narzędzi w marketingu jest bardzo dużo. I co, jeżeli ja dopiero zaczynam w jakiejś branży, w sklepie internetowym, które z tych wszystkich narzędzi ja mam wykorzystać? Czy mam się tutaj reklamować na Facebooku, czy w Google'ach, czy mam coś robić na Instagramie? Z nadmiaru tych wszystkich opcji, co powinienem wybrać na początku albo jakimi kryteriami się kierować, żeby tą decyzję podjąć? Rzeczywiście jest tak, że tych narzędzi jest bardzo dużo, cały czas powstają nowe platformy, jest bardzo dużo, ale postaram się uogólnić, jak można by było to podzielić. Jeżeli mamy przykładowo taki produkt, który jest bardzo niszowy i bardzo wąska grupa ludzi może go kupić, czy być nim zainteresowana, to warto jest korzystać z kampanii reklamowych w wyszukiwarce Google, czyli po prostu z kampanii Google Ads. Wtedy definiujemy sobie, co ktoś musi wyszukiwać, żeby nasza reklama się pojawiła. Czyli jeżeli mamy, powiedzmy, jakiś konkretny sprzęt medyczny, to piszemy nazwę tego sprzętu medycznego, czyli nazwę tej choroby, która
tym sprzętem jest leczona, a następnie, gdy ktoś wpisuje taką frazę w wyszukiwarce, no to tam pojawia się nasza reklama, ktoś na nią klika, następnie czyta naszą ofertę i zaraz po tym, jak zapoznał się z tą ofertą, ważne jest, żeby docierać do tego klienta jeszcze potem z kampaniami remarketingowymi. I tutaj właśnie jest kluczowe to, żeby korzystać z kampanii w social media, ponieważ social media to po pierwsze nie tylko Facebook i Instagram, tylko kampanie na Facebooku nawet docierają znacznie szerzej niż poza te platformy, ponieważ są to platformy partnerskie Facebooka, są to aplikacje typu Skype i tak dalej, więc nawet jak mamy produkt niszowy, to warto jest robić te kampanie dodatkowo na Facebooku i Instagramie remarketingowe, aby docierać do osób, które były na stronie i interesowały się tą ofertą. Więc w przypadku tych niszowych biznesów często warto jest zacząć od reklamy w wyszukiwarce Google, a w przypadku takich biznesów, które są trochę bardziej szerokie, warto zacząć właśnie bezpośrednio od kampanii na Facebooku i Instagramie. Często może być jeszcze tak, że koszty za kliknięcie w danej branży mogą być nieracjonalnie wysokie. Tak? Czyli przykładowo, jeżeli sprzedajemy jakiś sprzęt, który jest bardzo niszowy i jest duża konkurencja, to może być tak, że koszt kliknięcia będzie wynosił powiedzmy 50-100 zł, tak? Samego kliknięcia, które nie oznacza, że ktoś rzeczywiście był zainteresowany, żeby to teraz kupić, tak? Być może chciał zobaczyć wszystkich konkurentów, tak? I w takim przypadku dobrze nadal się sprawdzają social media, ale już trzeba bardzo zastanowić się nad tą strategią, co my tam chcemy pokazać, czy być może, jeżeli ten sprzęt leczy konkretną chorobę, czy nie zrobić jakiegoś e-booka, jak taką chorobę zwalczać i tak dalej, żeby tych ludzi łatwiej wyłonić, bo sama taka kampania stricte sprzedam sprzęt, czy kup sprzęt, może być po prostu nieskuteczna. Ja myślę, że jeżeli ktoś myśli bardzo poważnie o płatnej reklamie, no to może naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić konsultacje z naszymi specjalistami, które są bezpłatne, bo może sobie wtedy zobaczyć, który rodzaj kampanii byłby dla niego tak naprawdę najskuteczniejszy, nie? Ale uogólniając, no to warto jest w biznesach niszowych korzystać z kampanii Google Ads pod warunkiem, że te koszty kliknięcia są racjonalne, bo często naprawdę są one dla wielu niskomarżowych biznesów zupełnie nie do udźwignięcia, czy dla startupów. Jak kiedyś robiłem, nie opowiadałem o tym, ale jak kiedyś testowałem portal randkowy, bo chciałem prowadzić portal randkowy swój własny, miałem taki pomysł na portal randkowy z wideo, z randkami w formie wideo, no to tam koszt kliknięcia wynosił 20 euro, nie? To było, nie wiem, z wiele lat temu już. Ale dzięki Bogu już wtedy poznałem mądrych ludzi na zbiorze właśnie, którzy powiedzieli mi, jak ja mogę przetestować, czy jestem w stanie udźwignąć ten biznes. Gdyby nie ci ludzie, to ja po raz kolejny bym zbankrutował, tak? Bo to, co też zalecają zawsze nasi specjaliści, już ci, którzy bezpośrednio opiekują się klientami, to, żeby zaczynać od niskich budżetów, tak? Bo często firmy mówią, mamy x tysięcy budżetu, ruszajmy, wydajmy. Niemcy zawsze mówią expandieren. Ledwo kampania zaczyna przynosić zyski w Niemczech, oni już chcą Austria, Szwajcaria. My mówimy, to najlepiej robić to po prostu stopniowo i uczyć się, co najlepiej działa, dodawać nowe kreacje, po prostu sprawdzać, usprawniać strony lądowania, czy usprawniać sklep, tak, żeby te pieniądze były jak najefektywniej wykorzystywane. Bardzo fajne jest to, co powiedziałeś. Tutaj też warto sobie zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o takie porównanie Facebooka i Google'a, w jaki sposób te platformy działają i my jako użytkownicy, jeżeli na przykład ja szukam kuchni na wymiar, no to będę jej szukał w Google, po prostu wpiszę ten swój problem w Google, że szukam, nie wiem, stolarza, chcę zrobić kuchnię na wymiar, będę tego szukał w Google. A jeżeli nasz produkt jest właśnie czymś takim, co może mi na przykład wpaść gdzieś w oko, to jest właśnie ten produkt masowy, o czym mówiłeś, na przykład jakaś odzież, jakaś bluza, no to jest raczej mniejsze prawdopodobieństwo, że będę szukał sobie, nie wiem, koszulki ze śmiesznym nadrukiem w Google'ach, że mam akurat taką potrzebę, no że tak, sobie wymyśliłem, no tak, że chcę sobie kupić koszulkę ze śmiesznym nadrukiem, tylko raczej jest to taki produkt, że gdzieś tam będę przewijał Facebooka i o, to jest ciekawe, nie? Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten
pozyskiwanie ruchu, nie? Aczkolwiek, jeżeli właśnie to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli ty szukasz kuchni na wymiar i wejdziesz na moją stronę, jestem małą firmą, która oferuje ci kuchnię właśnie na miarę twojej kuchni, tak? No to kluczowe jest to, żeby docierać do ciebie z remarketingiem, bo jak ty mnie zobaczysz raz na Facebooku, raz na Instagramie, raz powiedzmy w latarce, tak? To jest być może śmieszne, ale tak działa ludzki umysł. Proszę sobie pomyśleć, jak podejmujemy decyzje zakupowe przykładowo na Allegro. Jeżeli mamy nawet tam dużo firm, a jest między nimi firma, którą znamy, wiemy, że ma stacjonarny lokal. Przykładowo jest MediaMarkt i jakiś tam Stefan 17, Zbigniew 40 i tak dalej. To my kupimy, jeżeli produkt będzie w tej samej cenie, właśnie prawdopodobnie z największym prawdopodobieństwem w MediaMarkt. Dlaczego? Nawet nie dlatego, że oni muszą być lepsi od Stefana 17, tylko dlatego, że MediaMarkt cały czas pokazuje nam reklamy, mamy zaufanie, że to jest jakaś poważna marka, tak? Że jak będziemy chcieli dokonać zwrotu, czy coś będzie nie działało, no to mamy się tam do kogo odwołać, a Stefan 17 nie zniknie, tak? I tak działa ludzki umysł, dlatego nawet jeżeli mamy małą firmę, która tworzy, projektuje kuchnię, no to warte jest, żeby robić ten remarketing i żeby na przykład zaoferować darmowy pomiar kuchni, tak? Jeżeli oczywiście to jest uzasadnione biznesowo cały czas, no bo to trzeba sobie przeliczyć, przemyśleć, czy jak wybrać kuchnię marzeń, tak? E-book remarketingowy, tak? Czy ty wchodzisz na stronę, widzisz 10 tych kuchni, a następnie ktoś ci daje e-book, jak dobrze dopasować kuchnię do twoich paneli podłogowych, czy do płytek, które masz w mieszkaniu. I wtedy to może być bardzo, bardzo skuteczne. Mhm. Wasze narzędzie AdsFox, powiedz mi, jakim budżetem muszę dysponować, żeby to miało dla mnie sens? Jeżeli ktoś wydaje bardzo mało na marketing internetowy, to jeszcze jeżeli ma wydać, nie wiem, połowę budżetu na wasze narzędzie, czy to i tak się opłaca, czy jakie tutaj są minimalne budżety, że warto to robić i ile w ogóle to narzędzie kosztuje? Powiem tak, jeżeli ktoś robi kampanię w Google Ads, a nie robi kampanii remarketingowych, to moim zdaniem i zawsze tak było, traci pieniądze, bo nie pokazuje tych reklam osobom, które wchodziły na stronę. Jeżeli pytasz mnie, ile musi wydawać, ile musi mieć budżetu, no to na pewno każda firma, która powiedzmy ma te 1000 zł budżetu miesięcznie na reklamę na Facebooku i Instagramie, czyli w ogóle w social media, no to może być jak najbardziej naszym klientem. U nas też klient płaci procent od przychodów bądź procent od wydatków reklamowych. Czyli jeżeli klient jest zadowolony, skaluje się, wydaje coraz więcej, no to wtedy nasze narzędzie, nasza usługa kosztuje go więcej niż jeżeli robi kampanie stricte remarketingowe. W tym momencie, jeżeli to jest klient, który chce robić przykładowo kampanię stricte remarketingową, no to płaci dosłownie, nie chcę też dokładnej kwoty podawać, bo być może po publikowaniu tego wywiadu też będziemy podnosili ceny, bo cały czas o tym myślimy, no bo chcemy, żeby z naszymi klientami pracowali specjaliści, tak? Nie osoby, które się na tym nie znają, tylko osoby, które są odpowiednio przeszkolone, wiedzą, co klientowi, dlaczego doradzić, jak to zrobić, tak? To jest dla nas kluczowe. Więc uogólniając, myślę, że przynajmniej 500 zł ktoś musi mieć, żeby to miało dla niego sens, jeżeli chodzi o całość, tak? A już najlepiej, jeżeli ma budżet ponad 1000 zł miesięcznie, no bo wtedy ta optymalizacja na podstawie danych, żeby docierać do nowych klientów, może działać najskuteczniej. Jeżeli tutaj chciałbym z tego narzędzia korzystać, wy to macie zrobione w ten sposób, że to jest połączenie produktu i usługi, czyli na początku dostaję od was specjalistę, który mi tutaj pomoże w konfiguracji tego waszego narzędzia i potem mogę już z tego narzędzia korzystać i później już też mam jeszcze jakąś pracę indywidualnie z jakimś specjalistą, czy już tylko dostaję narzędzie, z którego korzystam? Nawet nie tylko chodzi o konfigurację narzędzia, ale też trzeba skonfigurować twoją stronę, sprawdzić, czy tam wszystkie kody odpowiednio przekazują, jeżeli ktoś zainstalował jakiś plugin przykładowo, czy ten plugin przekazuje dobrze dane do konta reklamowego. Jeżeli nie, no to trzeba wszystkie te kody podpiąć na nowo do strony za pomocą najlepiej Google Tag Manager. Dodatkowo nasi specjaliści sprawdzają, czy konta reklamowe są odpowiednio skonfigurowane, czy
zostały uwzględnione zmiany w systemie iOS, czy zostały wybrane i spriorytetyzowane, chyba tak się mówi, eventy, czy zostały ustalone priorytety dla poszczególnych eventów optymalizacji. To też jest do ustawienia na Facebooku właśnie w związku ze zmianami w systemie iOS. Następnie dopiero jest ustawiana automatyczna kampania i dopiero po tym to wszystko rozpoczyna swoje działania. Później w dalszej kolejności klient ma za zadanie po prostu tworzyć content, dodawać reklamy czy też dodawać posty. No i jeżeli potrzebuje jakiejś pomocy, bo chce na przykład dowiedzieć się czegoś, co mógłby zrobić lepiej, no to nasi konsultanci mu odpowiadają. Jeżeli potrzebuje nawet jakiegoś premium supportu, tak, że chce, żeby oddelegować wszystko, to też jest jednym kliknięciem możliwość zrobienia tego u nas w panelu. A jeżeli nie jest zadowolony z naszej usługi, co się rzadko zdarza, to jednym kliknięciem może skończyć z nami współpracę. Właśnie to też zawsze odróżniało moją firmę od firm konkurencji, że my nigdy nie trzymaliśmy klienta na siłę i nadal nie trzymamy nawet tych klientów, którzy gdzieś tam przyszli z polecenia, czy nie wiem, jakby to powiedzieć, no nie, żeby się nie zapętlić, nigdy na żadnego klienta nie trzymaliśmy na siłę, nawet często jak mieliśmy umowy z klientami, że powiedzmy jest 2 miesiące wypowiedzenia, jeżeli nie byliśmy w stanie mu dać odpowiedniej wartości, za którą on chce płacić, no to po prostu się rozstawaliśmy, tak? I zawsze, i to samo jest też w naszym narzędziu, że po prostu jednym kliknięciem można anulować subskrypcję i wtedy nie ponosi się żadnych kosztów, ale warto moim zdaniem tą subskrypcję mieć, co moim zdaniem przekonują się o tym cały czas nasi klienci, bo my cały czas dodajemy nowe funkcjonalności, tak jak wspominałem, jest możliwość dodawania właśnie takich klikalnych postów na fanpage. Taka możliwość normalnie jest bardzo utrudniona, żeby zrobić to przez Facebooka, jak ktoś się na tym nie zna, żeby było post ze zdjęciem, gdzie po kliknięciu w to zdjęcie bezpośrednio idzie się do strony internetowej, tak? Nawet dodaliśmy dla naszych klientów automatyczne dodawanie parametrów UTM, że jeżeli oni mają specjalistów od Google Analytics, to żeby ten specjalista już miał dane po prostu na talerzu i mógł sobie je analizować, tak? Bo tak jak mówiłem, w tym momencie tego nie oferujemy, być może w przyszłości tak będzie. I my to też dodajemy dla klienta automatycznie, czyli jeżeli on sam nie wie, co są parametry UTM, nie dodaje ich, no to dodaje to nasz system, do takie dodatkowe parametry do mierzenia właśnie w narzędziu Google Analytics. Jeżeli zaś on wie, co to są parametry i sobie je doda, to my też mamy zaprogramowane tak, żeby on omijał ten system, omijał te parametry. Mamy możliwość dodawania klikalnych wideo, że ktoś publikuje na swoim fanpage'u wideo, które po kliknięciu odtwarza się na stronie internetowej bezpośrednio już klientowi, nie? Co normalnie też nie jest dostępne na Facebooku standardowo. Da się to zrobić, ale trzeba się znać na tym i umieć obejść ten system, żeby to zrobić. A u nas po prostu klient dodaje sobie wideo, wrzuca, publikuje na fanpage'u klikalne wideo, które po kliknięciu odtwarza się już na stronie internetowej danego klienta, tak? To wy tak zhakowaliście trochę Facebooka. No, nie, z tym zhakowaniem to bym nie przesadzał. Po prostu zastanawiamy się cały czas, co można zrobić, żeby klient osiągał lepsze rezultaty. Bo jeżeli klient osiąga dobre rezultaty, to chce nam płacić, a jeżeli klient chce nam płacić, to my możemy się rozwijać. Powiedzmy taką rzecz, czy ja muszę być tutaj jednak ekspertem tego marketingu, bo zacząłeś stosować takie jakieś brzydkie słowa UTM, Google Analytics, a jeżeli dopiero zaczynam, jeżeli to wszystko jest mi całkowicie obce, to czy ja po prostu mogę korzystać z tego narzędzia, niech to sobie tam działa, niech ta czarna magia się dzieje, ja nie chcę w to wnikać, a ja po prostu będę sobie publikował posty i to będzie hulać, czy jednak ja muszę się tam zagłębiać w jakieś takie techniczne rzeczy? Jeżeli dopiero zaczynasz, to tym bardziej powinieneś skorzystać z naszego narzędzia czy z naszej usługi, dlatego że nasza usługa jest przynajmniej kilkukrotnie tańsza, niż gdy muszą ją wykonywać prawdziwi specjaliści. Dlatego, że jeżeli ten sam specjalista musiałby dla ciebie w odpowiednim miejscu dodawać posty, czy dodawać reklamy, tak, za ciebie, ty mu przesyłasz te treści, on musiałby z tobą wymienić kilka maili, potem musiałby to dodać za ciebie, potem musiałby ci wytłumaczyć wyniki, tak? To jeżeli by to był prawdziwy specjalista, to musiałby cię skasować za to przynajmniej kilkukrotnie więcej niż kosztuje nasze narzędzie.
I dlatego, szczególnie jeżeli zaczynasz i ważny jest dla ciebie każdy grosz tak naprawdę, czy każda złotówka przy wydatkach na ZUS-y i tak dalej, przy opłatach twoich za czynsz, no to tym bardziej jest to narzędzie dla ciebie, bo ty tworzysz sobie tylko content, a my dzięki temu, że nie musisz nam tego komunikować, że masz nową reklamę, czy nowego posta, czy dana reklama jest do wyłączenia, tak? To ty masz u nas w panelu możliwość w prosty sposób tego robienia i widzisz sobie, która reklama przyniosła ile klientów. Jeżeli dana reklama jest dla ciebie na przykład niezadowalająca, czy już jest nieaktualna, to dwa kliknięcia masz, żeby ją wyłączyć i nie jest to skomplikowane. Nie musisz się znać na menadżerze reklam, nie musisz się doktoryzować w tym, tylko po prostu masz wszystko w naszym panelu. A my jesteśmy w stanie dzięki redukcji kosztów związanych z tą komunikacją, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed naszym nagraniem, jeżeli klient nam wysyła materiały reklamowe i tak dalej, my musimy to wszystko dla niego wstawiać, przesyłać mu do podglądu, sprawdzać, tłumaczyć, no to to wszystko kosztuje pieniądze, tak? No, a w naszym przypadku, no to to jest na tyle zautomatyzowane i że nie ma tej konieczności po prostu tego robienia. I dzięki temu nasza usługa na tym samym poziomie, jeżeli chciałbyś skorzystać z usług specjalisty, no to musiałby zapłacić po prostu wielokrotnie więcej. Więc tym samym nadaje się ta usługa i to narzędzie po prostu też dla małych biznesów. Jaka jest przyszłość agencji marketingowych, agencji social media? Czy przez takie właśnie narzędzia do automatyzacji jak wasze uważasz, że to jest kwestia paru lat i po prostu te biznesy przestaną być potrzebne? Bardzo dobre to jest pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że w internecie będzie coraz bardziej tak, ogólnie uogólniając, że zostaną coraz bardziej będą zostawali tylko ci najwięksi, a ci najmniejsi nie będą mieli jak się przebić. Bo ilość wiedzy i informacji, która jest potrzebna do tego, żeby sobie tam radzić w tym środowisku, jest przeogromna. Musisz się znać na SEO, musisz się znać na kampaniach Google Ads, musisz się znać na analizie danych, musisz się znać na ustawieniach Facebooków, Instagramów, tworzeniu treści, przygotowaniu landing page'y, testowaniu stron docelowych. Na tym wszystkim musisz się znać, tak? Jeżeli ty chcesz zbudować samodzielnie taki biznes. I w związku z tym firmy, które mają duże kapitały, one zawsze wykupią najlepszych specjalistów i najlepsi specjaliści właśnie dla nich będą tworzyli te kampanie, dla nich będą to optymalizowali, więc wydaje mi się, że wszystko idzie w tym kierunku, że będzie coraz trudniej w tej branży zaistnieć, co spowoduje to, że takie małe agencje będą obumierać też, które nie mają, szczególnie te, które nie mają dostępu do technologii, szczególnie te, w których firmy nie tak naprawdę cały czas się nie edukują, nie rozwijają, nie szukają nowych rozwiązań, nie kształcą, nie obserwują nowości. Takie agencje na pewno będą obumierać, a te pozostałe będą pracowały dla tych większych firm. Tak mi się wydaje, że w tym kierunku to wszystko idzie. Jeżeli ktoś chciałby rozpocząć korzystać z tego narzędzia waszego, to w jaki sposób najlepiej to zrobić, gdzie powinien się zgłosić? Najlepiej tak naprawdę umówić sobie takie konsultacje z naszym specjalistą, no bo wtedy on podpowie, czy nasza usługa, czy nasze narzędzie może się sprawdzić w jego biznesie. Na pewno w każdym biznesie, który chce robić remarketing, no to nasze narzędzie jest niemalże idealne, bo przygotowujemy wszystkie skrypty, przygotowujemy po prostu całe kampanie, żeby one były dobrze ustawione, a żeby firma po prostu docierała z powrotem z przekazem reklamowym do osób, które były na stronie. Ale w przypadku kampanii generycznych, czyli takich docierających do nowych osób, no to trzeba się zawsze zastanowić, czy to będzie idealny kanał. Tak jak powiedziałem o tym przykładzie biznesu w branży medycznej, prawda? Że tam trzeba by było, na pewno warto robić remarketing, jeżeli by nie było to jakiś produkt taki ograniczający właśnie, którego nie można na Facebooku promować, bo też są takie produkty, których nie można na Facebooku promować. A więc najlepiej po prostu skorzystać z takich konsultacji i tam na pewno, że tak powiem, nasi specjaliści doradzą, co warto jest robić i w jaki sposób.
Damian, bardzo Ci dziękuję. Te konsultacje, rozumiem, są darmowe. Pierwsze. Całkowicie bezpłatne. Tam pod tym podlinkujemy u Was po prostu w opisie i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to jak najbardziej zapraszam. Dobra. Jeżeli ktoś chce, to zapraszamy do przetestowania. No i drodzy widzowie, dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy na kolejne odcinki w poniedziałki o godzinie 18:00. Dziękuję.